Dzień dobry Państwu. Na kolejnym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym w zasadzie po raz kolejny przypomnieć wielkiego Leszczyniaka, który w zasadzie jest zapomnianym ojcem kina, czyli mówię o Otomarze Anczycu. No tak się zdarzyło, że już od wielu, wielu lat na różnych forach mówię na temat Otomara Anczyca i tak się bardzo dziwię, że niektóre zobowiązania tutaj ludzi, którzy mogliby podjąć jakieś decyzje związane, żeby upamiętnić tą postać w Lesznie, nie dochodzą do skutku. Jeden z radnych proponował, żeby tabliczkę zrobić na budynku informacji turystycznej, bo w tym budynku pracował Otomar Anczyc. Ktoś inny planował, żeby kino nazwać w Lesznie imienia Otomara Anczyca. No jest też taka sytuacja, że zapominamy o tym, że w zasadzie mamy dwa miejsca związane z Otomarem Anczycem, ponieważ to jedno miejsce to jest, tak jak wspomniałem, ulica Słowiańska, budynek informacji turystycznej, a drugi budynek to taki na Królowej Jadwigi, bardzo blisko ulicy tutaj Niepodległości dawnej Osieckiej, czyli Sztornechstrasse 105, tam był też budynek, gdzie Otomar Anczyc urzędował, także chciałbym po raz kolejny przypomnieć postać tego wielkiego wynalazcy i w zasadzie fotografa i wynalazcy. To jest zdjęcie, które niejednokrotnie już było publikowane. Jest to zdjęcie pierwsze, które weszło w moje posiadanie i jest to bardzo wczesne portret jakiejś pani z Osiecznej. Jest to na pewno bardzo, bardzo wczesna rzecz i chciałem przypomnieć, że jeżeli Otomar Anczyc wyjechał z Leszna w 1888 roku, to zdjęcie musi być starsze. To zdjęcie musiało powstać wcześniej. No, dowiedziałem się parę ciekawych rzeczy nowych o Otomarze Anczycu. No, jest taka sytuacja, że on uczył się fotografii nie tylko u swojego ojca, który był w zasadzie malarzem portretów i malarzem dekoracji, ale uczył się w Warszawie, w Berlinie, w Monachium, we Wiedniu, także jest to bardzo ciekawy człowiek. No też jest dużą ciekawostką jest to, że będąc fotografem nadwornym Wilhelma II, wykonał wiele fotografii takich, nazwijmy to, krajoznawczych i na przykład całe serie widokówek były wydane o Malborku i był on autorem całej serii widokówek o Malborku, także na pewno musimy o tym pamiętać, jak opatentował tą swoją migawkę szczelinową, której był wynalazcą, to też podpisał bardzo dobrą umowę z Gercem, który kupił od niego ten patent, że przez 35 lat, czyli bardzo długo, nazwisko Otomara Anczyca widniało na wszystkich aparatach fotograficznych, które wyprodukował pan Gerc, w których znajdowała się ta migawka szczelinowa. Ja tutaj cały czas pokazuję fotografie wykonane przez Otomara Anczyca, pokazuję i część frontową, czyli tam, gdzie widzimy te osoby, które zostały uwiecznione na fotografii i też pokazuję tył tej fotografii, ponieważ bardzo często są tam bardzo, bardzo ciekawe zapisy. Także jeszcze raz wspominam, że Otomar Anczyc naprawdę wielkim leszczyniakiem był i mówiąc o nim zapomniany ojciec kina, to młodzież z liceum numer 1, które prowadziło taki program, właśnie wprowadziło tę wiedzę na ten temat do internetu, także możemy się z internetu wiele ciekawych rzeczy nowych dowiedzieć, także zmarł bardzo prozaicznie po nieudanej operacji wyrostka robaczkowego i stosunkowo jako młody człowiek. Niedawno się dowiedziałem, że jego syn Guido, jeszcze kilka lat po śmierci ojca, która miała miejsce w 1907 roku w Berlinie, prowadził jego warsztat fotograficzny, ale widocznie nie miał już takich zdolności jak Otomar i w zasadzie nie wiem, jak się potoczyły losy jego pozostałych dzieci, bo tylko znalazłem, że właśnie Guido prowadził warsztat, a skąd wpadłem na to, żeby po raz kolejny opowiadać o Otomarze Anczycu? No właśnie niedawno kupiłem kolejną, piękną, dużą fotografię, gdzie stoi rodzina, ojciec, żona i dziecko
jest ta fotografia bardzo dziwnie podpisana, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że tam pisze Georg Anschutz Leszno. I jest to dla mnie pełne zdziwienie. Będę prosił pracowników Archiwum Miejskiego w Lesznie, z którymi wspaniale się współpracuje, właśnie, żebyśmy znaleźli, co to był za Georg Anschutz, bo albo to jest jakiś błąd, albo ktoś, kto wykorzystał, że to nazwisko w Lesznie miało bardzo dobre konotacje. Także też ciekawa rzecz. No i ta fotografia ma również drugą ciekawostkę. Jest tutaj taka pieczątka, z której wynika, że to był najlepszy niemiecki przemysł półszkliwa, czyli tego typu fotografie były matowe lub były szkliwe. Nie umiem właśnie zidentyfikować, co dokładnie to znaczy, ale jest to na pewno temat, który warto by było rozwiązać. Także pokazałem Państwu cztery fotografie Otomara Anschutza, które znajdują się w moich zbiorach. Ta czwarta, nie do końca jestem pewny, czy ma coś wspólnego z tym naszym Otomarem Anczycem, ale jeszcze raz powtarzam, musimy się bardzo cieszyć, że w Lesznie urodził się i do 1888 roku mieszkał Otomar Anczyc. Jest wiele miast, które ma ulicę Otomara Anczyca. Podobno w Czechach jest taka ulica, gdzieś na terenie Niemiec jest taka ulica, a my w Lesznie jakoś nie umiemy uhonorować tego człowieka. Oczywiście nie wiem, może decydenci boją się, że zostaną posądzeni o germanofilię, ale no, jako leszczyniacy, jako mieszkańcy pogranicza Wielkopolski i Śląska, mieliśmy bardzo dużo osób. Nazwijmy to Niemców, którzy byli leszczyniakami i powinniśmy potrafić ich uszanować. Także myślę, że ktoś wpadnie na jakiś kolejny pomysł i mam nadzieję, że ten pomysł będzie zrealizowany, bo parę pomysłów było i nic z tego nie wyszło, a chwała Otomarowi Anczycowi się na pewno należy. Dziękuję.